Alior Bank wdraża kolejny projekt doskonalący standardy obsługi klientów. Wprowadza stanowisko bankiera transakcyjnego w oddziałach. Nowi bankierzy zapewnią pomoc klientom w pierwszym kontakcie z bankiem oraz będą odpowiedzialni za obsługę kasową. Wprowadzenie bankierów transakcyjnych ma na celu w zasadzie jedną rzecz, mianowicie powrót Aliora z drugiego miejsca z powrotem na pierwsze, jeżeli chodzi o jakość obsługi klientów. To ma być najlepszy bank w Polsce pod względem obsługi klienta. Aby zrealizować ten ambitny cel, Alior Bank zatrudnił dodatkowo ponad 500 osób. Za ich pośrednictwem klienci będą mogli zlecić transakcje gotówkowe i bezgotówkowe, dotychczas realizowane w kasach, oraz uzyskać fachowe wyjaśnienia i porady. Bankierzy są świetnie wyszkoleni w zakresie standardów obsługi klienta, oferty produktowej i zasad savoir-vivre, a także doskonale się prezentują. Ubrania służbowe bankierów transakcyjnych są szyte na miarę i zostały specjalnie dla nich zaprojektowane przez pana Tomasza Osolińskiego, którego projekty charakteryzują się eleganckim krojem, ale, jak sam twierdzi, obok kroju niemniej ważna jest tkanina. Podstawą dobrego ubrania, poza designem, poza krojem i wykonaniem, jest tkanina, bo to ona decyduje o tym, jak dobrze i jak długo, jak komfortowo będzie nosiło się ubranie. Prace nad przygotowaniem strojów dla Alior Banku trwały kilka miesięcy. W tym samym czasie prowadzono rekrutację nowych pracowników i ich intensywne szkolenia. Nasi bankierzy transakcyjni, którzy teraz rozpoczęli pracę, dla nich to jest tylko pierwszy krok w karierze rozwoju w Aliorze, ponieważ każda z tych osób wie, że wraz z samokształceniem i procesem rozwoju oni potem będą zajmowali coraz większe, coraz wyżej eksponowane stanowiska w hierarchii bankowej. Bankierzy transakcyjni to osoby, które cenią sobie kontakt z klientem, są chętne służyć pomocą w każdej sytuacji. Tworzą zespół młodych, ambitnych osób, który z entuzjazmem stara się szukać najlepszych rozwiązań, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Sądzę, że Alior będzie naprawdę miejscem, gdzie klienci będą z chęcią przychodzili, a do tej pory jak popatrzymy na to, że 2/3 naszych klientów przychodzi do naszego banku z rekomendacji istniejących klientów, no to gdyby takie współczynniki się utrzymały w długim okresie, to byłbym najszczęśliwszym zarządzającym.